dzisiaj odcinek szczególny. Kiedy nagrywaliśmy go w kwietniu, był radosny i pełen dobrej energii. Dzisiaj, kiedy go emitujemy, towarzyszą nam raczej smutek i przygnębienie. Kiedy wymyślaliśmy temat odcinka o czarnych charakterach w animacjach Disneya, chcieliśmy doprowadzić do spotkania po latach jednej z hien, Shenzi i Skazy. Czyli postaci z Króla Lwa, ale tak naprawdę aktorów, którzy dali im głos w polskiej wersji, Miriam Aleksandrowicz i Marka Barbasiewicza. To się udało, porozmawiali w studiu i ze mną, i ze sobą nawzajem, dokładnie tak jak przed laty w Królu Lwie. Niestety, kilka tygodni po nagraniu dotarła do nas, tak jak do wszystkich fanów dubbingu w Polsce, niespodziewana i smutna wiadomość o tym, że Miriam Aleksandrowicz zmarła. Dzisiaj, kiedy publikujemy ten odcinek, wspominam ten kwietniowy poranek w studiu. Wspominam jej zdolność do przekazywania emocji głosem, otwartość w dyskusji, ale i poczucie humoru. Jako dziecko słyszałem nazwisko Miriam Aleksandrowicz setki razy, czytane przez lektora na koniec animacji, które oglądałem w domu na dywanie. W życiu już dorosłym rozmawiałem z nią ledwie kilka razy. Pierwszy raz 5 lat temu przez telefon. Pamiętam, że rozmowę zacząłem właśnie od wspomnień z dzieciństwa. A ona powiedziała: tak, to właśnie ja, głos, który zniszczył panu dzieciństwo. To był oczywiście żart, ale na wszelki wypadek powiedziałem, że przecież było zupełnie inaczej, że dzięki niej moje dzieciństwo było trochę piękniejsze. Dziękuję jeszcze raz. Posłuchajcie rozmowy o tym, po co nam w animacjach źli bohaterowie i dlaczego są ciekawsi od tych dobrych. Słuchacie Disney 100, oficjalnego podcastu stulecia Disneya. W naszym cyklu podcastowym, w którym omawiamy z różnych stron zagadnienia, które łączy jedno słowo, mianowicie Disney, przyszedł czas na nieco mroczną stronę animacji. Może trochę to przewrotne, ale pomyśleliśmy sobie, że czym by były te historie czasami, w których kochamy tych bohaterów, którzy walczą o dobro, piękno, którzy jakoś nas tam wychowują czy pokazują, co jest możliwe, tak na plus, gdyby fabularnie nie mieli swoich przeciwników, gdyby tam nie było mroku do pokonania, a może, i to bliżej końca się zastanowimy, może w ogóle te czarne charaktery mają rolę, która się zmienia. I do tej dyskusji, i nie tylko o tym, zaprosiliśmy Miriam Aleksandrowicz. Dzień dobry. I Marka Barbasiewicza. Dzień dobry. A zaprosiliśmy was dlatego, że spotkaliście się w sytuacji, która wyrzeźbiła dzieciństwo moje i w ogóle całego pokolenia, czyli przy okazji Króla Lwa, tego z lat 90. Więc może jeszcze raz powiem, że mamy w studiu Skazę. Dzień dobry. I hieny. Shenzi. Dzień dobry. Hiena i Skaza. Bardzo dużo mam okazji do rozmów o latach 90. i widzę, że moje lata 90. były mocno wyidealizowane. Wydawało mi się to po prostu kraina szczęśliwości. Okazuje się, że przecież różnie bywało, ale jednak jest kilka tych produkcji Disneya, które wtedy trochę zdefiniowały w Polsce gatunek sam. Usłyszałem, że o Królu Lwie, zanim w Polsce zaczęła się praca, no już było głośno, już docierało do Polski, że to będzie produkcja ważna. Pytanie, czy aż tak jak się okazała. Jak wspominacie ten moment w ogóle dowiedzenia się, że to będzie i że coś tam będzie do zdabowania? Ja pamiętam takie sytuacje, kiedy pokazywali reportaż w telewizji na temat udźwiękawiania już Króla Lwa w Ameryce. Też na etapie produkcji, że sprowadzano oczywiście w bezpiecznej odległości żywe zwierzęta do studia, żeby animatorzy mogli przyglądać się, jak zwierzę się porusza, które mięśnie, co i jak.
tudzież postaci te rysunkowe zostały leciutko spersonalizowane już na etapie rysunku. Wiadomo było, że Whoopi Goldberg będzie grała hienę Chenzi i jak się przyjrzymy twarzy hieny, to ona jest podobna do Whoopi Goldberg, naprawdę. To się w ogóle bardzo często pojawia w takich rozmowach o dubbingu, że zwraca się uwagę, to niby nieoczywiste dla wszystkich z branży pewnie bardziej, że to fizis postaci animowanej, jeśli się zgadza z fizis aktora, aktorki, to coś się dzieje, czasami jakaś magia, nie wiem. Dzieje się magia. Magia ta polega generalnie na charakterze. Mhm. Jeżeli bohater nasz rysunkowy ma zbieżny charakter z naszym aktorem grającym, to oni gdzieś zaczynają nadawać na tych samych falach. A to tu mówimy mentalnie teraz, tak? Mentalnie. Ja mówię fizycznie jeszcze, że na przykład kształt szczęki, tak jest. Bardzo tak, owszem, często kształt szczęki ma swoje znaczenie. Jeżeli ktoś ma ciężką szczękę w dół, to charakterystycznie będzie mówił. I wargi ciężkie, to wtedy nagrywa czarnoskórych. Dokładnie. Tak. Albo jest Ludwikiem Benoît. Tak jest. Czyli to też ważne. Tak. To znaczy są pewne rzeczy, które są istotne. Na przykład w mojej pracy reżyserskiej. Oczywiście są wyjątki od reguły, jak zawsze, ale grubych powinni grać grubi, bo to są struny głosowe. Zaprzeczeniem tego był Jan Janga Tomaszewski, który będąc absolutnym chudzielcem, grał wszystkich grubasów, ale generalnie tak. Ja pamiętam zapiski pani reżyser, przy której robiłam staż i ona napisała blondyn. Do głosu? Tak. Być może, że dla niej to był jakiś na przykład, nie pytałam to mnie jest o to. Sygnał, jest, bo blondyn to się kojarzy z pewnego rodzaju głosem średnim, prawda? Jasnym, średnim. Mm, więc to może mieć jakieś znaczenie. Ja rozumiem po prostu tę dygresję. Natomiast jeśli chodzi o Disneya, to ja w szkole plastycznej, będąc średniej, oglądałem pasjami wszystkie możliwe filmy disneyowskie i z myszką Miki na czele i po kilkakroć w internacie szkół plastycznych. W związku z tym, jak przyszło do tego, że będzie Król Lew disneyowski, no to po prostu, mimo że nie kojarzyłem siebie oczywiście wtedy z tym eventem, natomiast cieszyłem się, że będzie, że to się u nas stanie, że będziemy nad tym pracować i tak dalej, i tak dalej. No, ale tak jest. Co to znaczy nie kojarzyłem z tym eventem? W sensie, że... Że to przychodzi do... Ja będę w tym dlaczego? Brał udział jako aktor. No przecież to w ogóle nie... Ja tuż po szkole nie bardzo jeszcze wiedzący, na czym polega praca w dubbingu. Tak stopniowo się dopiero poprzez różne realizacje tego lwa skradałem. No. A to, że dostanę skazę, to już zupełnie było nie. No nie, właśnie, bo to nie, szło trochę w poprzek poprzednim rolom. Blondyn właśnie. Tak, Marka, ale nie, to proszę wyjaśnić, bo tu nie będziemy mówić szyframi. Marka generalnie obsadzano w rolach pięknych, pięknoduchów. Amantów, pięknoduchów, tak. Ludzi szlachetnych. Więc to, że pani Maria Piotrowska, która robiła ten film, zobaczyła w Marku to zło. To trzeba mieć oko, ucho, naprawdę głęboko przemyśleć taką sytuację. My oczywiście startujemy, tak jak na całym świecie, do tak zwanych prób głosu. Było nas kilku. W przypadku zapewne skazy, jak i moim, po 3 osoby na postać. To właśnie te próby... Ciekaw jestem, to tajemnica oczywiście. Ja nie wiem, bo to nie jest tak, że 3 osoby stały obok siebie i kto wygra. Nie, my również przy nagraniach się nie spotkaliśmy nigdy, ponieważ niestety dubbing wymaga pracy oddzielnej. Kiedyś tak nie wyglądało. Właśnie za czasów taśm to się spotykali. To nawet była konieczność, ale szlachetność dźwięku, dźwięk surround i tak dalej wymusił na aktorach i na nas, reżyserach, prace indywidualne z każdym. To jest utrudnienie, tak naprawdę. Ponieważ aktor nie ma się od kogo odbić. Musi być ciągle gdzieś słyszeć ten dialog w sobie. Reżyser musi pilnować i musi mu cały czas w głowie chodzić cały film. Żeby na pytanie, ja zawsze mówię prymitywnie, ale idziesz dzisiaj do kina? Nie padła odpowiedź, idę dzisiaj do kina. Mhm. Bo wtedy nie ma dialogu.
więc my musimy mieć te, a często odpowiedzi padają przed pytaniami, więc... I w sensie, jeśli chodzi o chronologię nagrywania. O chronologię nagrywania, więc to w naprawdę w ogóle dialogi, jest... jeśli się ktoś nie widzi w studiu, tylko tak jest zaocznie, to jak się dialogi przeprowadza? My słyszymy oryginał. Ach. W uszach cały czas, więc my wiemy, dialogujemy z tym wyimaginowanym bohaterem. A jak się Maria Piotrowska zdecydowała na obsadzenie mnie, myśmy się jakby docierali zawodowo w serialu Jan Krzysztof do Króla Rolanda i tam miałem rolę główną do zagrania i poznaliśmy się prywatnie po prostu. Zaczęliśmy gadać z sobą palący, ona bardzo paląca, ja bardzo palący, ale mimo wszystko, mimo te całe przygotowania, znajomości reżysera, aktora i tak dalej, mimo wszystko byłem bardzo mile zaskoczony tym, że dostałem skazę do roboty. Gdzie ten mrok w tym skazie? Gdzie człowiek mieści właśnie Amanta, który się zamienia w postać, no nie blondyna. Skaza to jest antyblondyn, bo przecież ciemny. Wiwisekcji i wyobrażeniami na temat przeszłości skazy. Ja sobie musiałem to powymyślać w głowie. Dlaczego on jest taki zły? Dlaczego taki mroczny? Dlaczego się tak na wszystkim wyżywa i mści? W związku z tym no nie będę zdradzał, bo to bardzo jakieś są już intymne rzeczy. Ale sobie nabudowałem tam wcześniej, żeby móc z tego czerpać. I wtedy się organizm przestraja, mózg się przestraja i idziemy w to. I jest przyjemność grania takiej roli. I to mi zostało na całe zawodowe życie. Wszystkie role, które są wredne, podłe i makabryczne, sprawiają mi aktorską, rzemieślniczą przyjemność. Skaza, to ty? Zrozumieliśmy się, że to ktoś ważny. Mufasa, czy ktoś tam? Właśnie. Ach, ta. To jest władza. Aż się trzęsę. Boję się nawet jego imienia. Mufasa. Jeszcze raz. Mufasa. Się trzęsę. Otaczają mnie kretyni. Skaza, jesteś taki jak my, równy z ciebie gość. Owszem. Co za klasa. Nie jest królem, a zachowuje się jak władza. Z kolei Chenzi jest karierowiczką, jak każda hiena. Musi się uczepić najsilniejszego. Jej się wydaje, że skaza jest fajny i odwali za nią połowę roboty. Ona tylko przyjdzie na gotowe. Poza tym moje warunki głosowe pozwalają mi grać właśnie te głosy ciemne, czarne. Źli bohaterowie są plastyczniejsi do grania, mają mięso, mają coś, granie do dobroduchów, jak i w teatrze, jak w filmie, wszędzie, zawsze jest po prostu nudne. My wprawdzie kochamy tych bohaterów jako widzowie, ale aktorzy nie kochają grania tych bohaterów. Tak, to jest uniwersalne? Nie ma takich aniołów, dubbingu? Nie. Znaczy, są na przykład ludzie, których my bardzo cenimy, ja mówię o reżyserach, ludzi, którzy mają łatwość takiego bezpośredniego, ciepłej prawdy. To są ludzie naprawdę wysoko cenieni, ale każdy się woli ukrywać za czymś. Aktorstwo jest formą ukrycia siebie za milionem różnych postaci. Tak jest. Także najtrudniej zagrać po prostu z serca. To jest zawsze najtrudniej. Tak. Zawsze najtrudniej. Ja wtedy aktorom mówię, a teraz zdejmujemy wszystkie zbroje, mundurki i tak od serca, od siebie, jeden do jednego. I tu bywa najciężej. Ha. Naprawdę. Tak. Ale po prostu złe postacie i na szczęście, gdyby nie było zła, dobro by, nic byśmy o nim nie wiedzieli. No nie byłoby w stanie zaistnieć. Także my źli jesteśmy niezbędni, żeby pokazać, jak piękni są nasi bohaterowie. No wyjątkiem zadziwiającym jest oczywiście też cudowna produkcja disneyowska Piękna i Bestia. Bo ten zły okazuje się wcale nie jest zły. Tak, a ten Amant, co to miał być taki fantastyczny, jest właśnie wyjątkowo parszywą personą. Tak, a skazie nie dali takiej szansy. Nie, skazie nie dali. Należą do świata ciemnego, przepraszam. To była taka opowieść, po prostu tu jest dobro, tu jest zło. Zero-jedynkowa, tak.
No i adresat jest też istotny, ten młodziutki adresat, tak, że to się powinno rysować bardzo wyraziście, co jest tym dobrym, co jest tym złym. Tak, prawda? Tak. To też jest, zależy do jakiego wieku widza się odnosimy. Dla 13-latków ten świat będzie bardziej pokrętny, ale dla 5-7-latków to musi być przekaz prosty i jasno zrozumiały. Po tej stronie jest dobro, po tej stronie jest zło. Wszystkie te produkcje, oprócz tego, że nas bawią, cieszą, nas wychowują. My mamy obowiązek wychowywania widza. To jest rzecz, która jest niezmiernie ważna, dlatego jestem na przykład kategorycznie walczącym człowiekiem o to, żeby nasze filmy, nasze produkcje mówiły poprawnym językiem polskim. Żeby to wszystko naprawdę koniecznie, miało... Koniecznie, tak. Bo mamy tyle... Nasz język jest jednym z trudniejszych na świecie. Zwłaszcza gramatyka, co można posłuchać wszędzie, jak to jest ciężkie i jak trudne. W związku z tym, jeżeli możemy przy okazji bawienia dzieci nauczyć ich, tak, poprawnej wymowy i poprawnego języka, no to się cieszmy. Mam pytanie warsztatowe z tych czasów właśnie Króla Lwa. Mamy ten wątek u wielu naszych rozmówców. Ciekawi mnie, jak na przykładzie tej produkcji, jeśli to się uda przypomnieć, ale jaka jest kolejność poznawania postaci? Czy się ogląda na przykład cały oryginał, czy jakieś fragmenty danej postaci, czy już od razu dialogi polskie, żeby już się wczuć w polski język, a nie porównywać jeszcze klimat oryginału? Jak, pewnie bywa różnie? Może jakoś bywało wtedy w połowie lat 90. Przez lata to się zmieniało. I też było to związane z techniką. Na przykład w tamtych czasach, kiedy nie było to tak obarczone tajemnicą handlową i tak dalej, myśmy mogli dostać kasetę z filmem do domu, żeby zobaczyć film. Wcześniej odbywały się na przykład, jak nie było jeszcze magnetowidów, aktorzy do głównych ról byli zapraszani na projekcję filmu. Gdzie oglądali cały film, gdzie czytał osoba, dialogista czytał dialogi, bo przy okazji się sprawdzało, czy te dialogi pasują do całości. A pamiętacie przy Królu Lwie, jak to było? Przy Królu Lwie już tego nie było, już były kasety, już żeśmy dostawali materiał do zapoznania się, chociaż niekoniecznie nie przy wszystkich rolach. Na pewno nigdy nie pracuje się na polskim materiale. Zawsze się pracuje na oryginale. A co to znaczy, pracuje się na oryginale? To znaczy, że aktor nie słyszy polskiego dialogu. Dlatego, nie, mówię, bardzo... chodzi mi o to, czy ma tekst, no, kiedy ma, się oczywiście wczuwa w rolę... A nie, w domu? Nie. Nie. Znaczy nie, no nigdy to... Najpierw ja nie... oryginał, potem tekst i potem... Przyznam się, że nie pamiętam. Wiem, że z panią Marią oglądałem film. Na projekcie się tak, zaprosiła tak, w takim tak, razie. Tak, i w trakcie rozmowa i podpowiedzi pierwsze... I, no tak, chyba tak, ale nieprecyzyjnie to opowiadam. W tej chwili już jest w ogóle przy tajności, wielkości obostrzeń i tak dalej. Aktor przychodzi i może tylko polegać na słowie reżysera. Dokładnie. Co ma do zrobienia. Ponieważ nie możemy przekazać im materiału. Nie możemy, wszystko musi być tu, teraz, na bieżąco. I to jest znacznie gorzej. Jeśli chodzi o te, tak, o jeżeli chodzi o takie efekty, duże, globalne postaci, to gdyby aktor zobaczył całość, wiedziałby, otóż jak to do tego podejść. Ja bardzo często, zaczynając teraz pracę z kimś, pierwsze parę zdań wypuszczam na żywioł. Wracamy do tego na końcu, jak już mi aktor się przyzwyczai do bohatera. To jakby nagrywamy początek jeszcze raz. A to przyzwyczajanie się właśnie, jeśli chodzi albo o Shenzi, o Hienę, albo o Skazę, to może to śmiesznie zabrzmi, bo rozmawiałem z aktorami wieloma, jeśli chodzi o dubbing, to kilka miałem takich rozmów, ale czy to tak jest, że żeby z Kazą zostać, to trzeba na przykład pół godziny wcześniej się jakoś tak, nie wiem, zamknąć w ciemnym pokoju albo mruczać do siebie? Jak to jest technicznie? Ja opowiadam oczywiście jakieś zmyślone rzeczy, ale... Wszystko to, co pan wymienił, może mieć miejsce. O. Zależy to od dnia, zależy to od stanu umysłu i, że tak powiem, kondycji tego dnia i tak dalej, i tak dalej. Ale dokładnie tak. Na tak, pewno to, co trzeba mieć ze sobą, wchodząc na salę, to dobrą dykcję. No tak. Czyli ćwiczenia. To podstawa. Kiedyś cudowne, latem moja koleżanka
zresztą aktorka, reżyser Ilona Kośmierska, która była drobniutką osobą, jechała na nagrania, miała otwarte szyby w samochodzie i ćwiczyła bdab, deb, dip, dob, dob, dub, da. I stała na światłach i tak bram, brrem, brom. I tak patrzy nagle, że wzbudza sensację facetów z naprzeciw, z kierowców, bo siedzi wariatka, prowadzi samochód i bram, brrem, brrem. Także... Super, super przykład, ale to jest techniczne, a mi chodzi trochę o emocje, czyli na przykład Skaza czy Hieny, tak już, żeby tym wątkiem chciałem przykład, bo moglibyśmy setki, ale czy to się trzeba wkurzyć, żeby być Skazą, czy trzeba się zasępić, czy trzeba... O co tu chodzi? Jak to się w głowie tłumaczy? Nie, trzeba nastawić się na mrok? To już w dużej mierze jest rzemiosło po prostu, że... Nastawienie psychiczne oczywiście to jest obowiązek, natomiast poprzez umiejętności już czysto rzemieślnicze się to robi. Ja pamiętam w piosence, to jest sprawa emisji głosu i tak dalej, że nastawienie psychiczne, tak, natomiast jeszcze oprócz tego cała mechanika powstawania tego niskiego dźwięku i jego barwy, i jego intensywności, i ekspresji w związku z tym. Zresztą piosenka Skazy to jest właśnie rzecz, którą jak do dzisiaj, jak słyszę, to mam ciarki mi biegają po plecach, bo to jest tak nieprawdopodobna rzecz. To jest, tak, ale to jest, na to się nie można uodpornić. Nie macie za grosz wyobraźni, intelekt, no szkoda mi słów. Lecz mówię dziś do was wyraźnie, niech lepiej mnie słucha kto zdrów. Wysilcie choć trochę mózgowia, za wiele wymagam czy nie? O królach i tronach tu mowa, a dotyczy to tak was jak i mnie. Powiem, czeka was szansa życiowa, przyjdzie czas na odmianę, kto wie. Epoka przepychu się skrada po cichu. A co będzie z nami? Słuchajcie uszami. Zachęcam do zgody, a będą nagrody, kiedy spełni się to, o czym śnię. Choć się prawo obejdzie nie raz, przyjdzie to. Natomiast wracając do tej pracy, wtedy się nie śpieszyłam przy nagraniu. Chciałam zawsze obejrzeć całą scenę, co ona wyprawia, jak ona się zachowuje, bo to mi daje motyw do tego, że poza tym tam było tyle poczucia humoru w tym wszystkim, takiego dziwnego, pokrętnego. Ona mnie bawiła. Ja szłam do pracy jak na pierwszy bal po prostu. Także ja uwielbiałam Hienę Czenzi. Ja zresztą bardziej lubię tych bohaterów. Jedną mam bohaterkę pozytywną, którą lubię. Reszta to są osoby negatywne. O, ciekawe. Ale to nie na dzisiejszą Jasne. Rozmowę. A damy tą próbkę. Hieny będzie takie Hieny Instant to... Ja to tylko bez królewie, na. I to jest wszystko. No to chodzi. Ale trafiłam do płytoteki polskiej, fonoteki polskiej. Tak. Jako osoba kompletnie nieśpiewająca, tąże Hieną Czenzi zaistniałam, jestem w nazwiskach na płycie. No tak. A, bo teraz jak jesteśmy przy tym, to przyjdzie czas, możemy spróbować trochę odtworzyć? Czy... Po tylu latach z tym resztkami głosu, no spróbujemy coś tak. Nie plotę wam żadnych andronów, zaszczyty czekają u drzwi. Należą się mnie, no bo komu? Lecz przy mnie zyskacie i wy, bowiem czeka was zamach sezonu. Przyjdzie czas już niebawem, tuż. Pośpiechu nie lubię, tu nie wiem jakie nuty są. Ostrożny rachubie, tysiącom wyrzeczeń zawdzięczam to, że cześć.
Należną monarszę oddadzą mi starsze i młodsze zwierzęta co tchu. Oto plan mój, kłów moich blask, przyjdzie czas. I tutaj trzeba głosu tamtego sprzed wielu lat. Ale to super, w ogóle cudne, wielkie brawa. Marku, a te właśnie tutaj zmiany, to tylko mamy dowód, nie ma playbacku, nie ma postprodukcji, robiliśmy teraz, a vista po tylu latach, bez zaskoczenia, muszę przyznać. Przepraszam. Także fantastycznie. Och, to jest niesamowita rzecz. A jak było z Lwią Strażą, czyli tu powrotem do skazy jako tej zmory, trochę inaczej, bo to jest wchodzenie w te same buty, bo inna trochę postać, inne czasy. Tutaj trzeba było trochę zagrać duchowo, że tak powiem. I to się jeszcze rozziewało po prostu technicznie rzecz biorąc. To na skazę jeszcze taki ziew. Taki wiew, takie to. Super. Sztuczki. Niestety księdzi tam nie chcieli. Ale to kurczę, tyle jest. Zresztą, ja to zaadresuję, bo to chyba jest żywot każdego z doświadczonych właśnie dubbingowych aktorów i aktorek. Jest tak czasem, że nie pamięta się dokładnie, w których produkcjach się grało, czy jakoś tam się mylą. Pan to kiedyś powiedział nawet, że obejrzał produkcję i o, jestem tam. To ale szereg razy. Ja też się tak kiedyś zdziwiłam. Ja sam mówię, ej, to ja tam gram. Ja w tym roku mam 50-lecie pracy dubbingowej i są takie rzeczy, które po prostu, skąd się nam ten głos? Ale właśnie wtedy jest dla mnie pytanie, a czemu się pamięta którąś animację? Bo się ją kochało. Tak. Mimo, że to praca, że to rzemiosło? Tak. Nie. Nasza praca, mamy... Myślę, że wyrażam się w imieniu Marka i moim. Mamy tę niesamowitą przyjemność, że uprawiamy zawód. Aktor nie jest zawodem, jest sposobem życia, jest czasami okrutny, ale jest przede wszystkim naszą pasją. I gdybyśmy tego nie kochali, to nie ma po co tego robić, bo to zbyt drogo kosztuje. Wszystko się zgadza, a jeszcze interpersonalnie, jeżeli jest miło z reżyserem i jest ten pomost porozumienia od razu, to się to pamięta. Tak, to jako musi coś... istnieć, to jest flow. To jest, to nawet zła produkcja... Z tej więzi coś dla widza też wynika. Myśmy z Markiem kiedyś taki mocno męczący nas serial, ale przez to, że lubiliśmy siebie wzajemnie, to szybciej nam to poszło. Tak, dokładnie. Czyli Skaza Hiena tam też lubili już wtedy. Mało tego, nie wiem, czy to wypada powiedzieć, ale w tym roku, jadąc za szybko samochodem, nie zapłaciłam mandatu, bo byłam hieną Genzi. Wow! Bardzo fajnie. Naprawdę. Policja Polska też oglądała. To znaczy, zaczęło się od imienia, bo pan dokumenty, żeby mnie spisać. Co za imię takie, Miriam? Ja mówię, no tata mi dał. I tak zaczęło mu się coś, poszedł do swojej, tej wygooglał mnie. No właśnie. Ja też mam to też na koncie, bo kiedyś jako dziecko myślałem, że na końcu tej obsady, jak jest i inni, to że inni to jest jakiś taki pseudonim kogoś, kto często gra w dubbingach i właśnie mówiłem zawsze, że to, co mi się najbardziej kojarzy z tych animacji, to jest Miriam Aleksandrowicz i inni. Tak, myśmy się czasami śmiali z moim kolegą robić produkcję, ponieważ siebie na przykład nie wymienialiśmy grających, więc było i inna, i inny. Na przykład, bo było to jedna osoba. Tak a propos pana policjanta, pozdrawiam serdecznie. A ja mam takie satysfakcje, że przychodzą po studiach aktorskich koledzy i koleżanki. Panie Marku, jak ja się bałam strasznie, jak tego skazy oglądam, jak ja się bałam. Ja mówię, wtedy puchnę z dumy, że to było to, o co chodzi. Takim mottem tego odcinka jest taki aspekt, do czego nam są te złe postaci, taki bardziej czasami fabularny przede wszystkim, chociaż oczywiście ma swoje odwzorowanie i w głosie, i w kreacji. Mam takie spostrzeżenie, że w filmach Disneya ci złoczyńcy, zresztą podzielił się tym ze mną kolega, z którym tutaj namyślamy się nad tematami, że złoczyńcy akurat mają dość często ciekawe piosenki. I tutaj wypisaliśmy sobie, że Stanisława Celińska śpiewa Wyznanie Urszuli w mojej ręce, Maleńczuk Błyszczeć w Wajanie, Danuta Stenka Słuchaj się mnie w Zaplątanych. W piosence jest ważne, czy to jest postać negatywna, czy pozytywna? Jak myślicie?
Nigdy się nad tym nie To już jest taki wysoki... No, ale piosenka to jest też przekaz aktorski, więc myślę, że to ściśle jest związane. Znaczy, na pewno jest związane z bohaterem. Tak. A to, czy to są najfajniejsze numery, na pewno są bogate, bo muszą odzwierciedlać te głębie duszy. Skaza jako postać nie mógł dużo rzeczy zrobić, a w piosence mógł pokazać swoją nieprawdopodobną moc. Tak. Bo w przekazie ustnym mógł tylko straszyć w gruncie rzeczy. Tak. A tu nagle się otworzyły całe pokłady tej niebezpiecznej mocy. Mówię, do dzisiaj mam ciarki na plecach, jak słyszę tę piosenkę, także... I proszę tego nie zmieniać. To się chyba nie zmieni, to się chyba nie uda. Ale na przykład w przytaczanej już Pięknej Bestii najpiękniejszą według mnie piosenką jest gościu Siądź. Nie, coś tam siądź, gościem bądź. Gościem bądź. Gościem bądź, tak? A jest to piosenka pozytywnych bohaterów. Akurat. No tak, oczywiście. Nie ma reguły. Chyba nie ma reguły. Jest tak, w polskim tłumaczeniu jest książka Złoczyńcy rozkosznie nikczemni, narodziny, inspiracja, fascynacja, Jane D'Arcy. Tam cały jest poczet tych złoczyńców i analiza. To dla wszystkich fanów Disneya na pewno wielka gratka. Są takie disneyowskie role później, o których możemy porozmawiać. Chyba takie dwie najważniejsze, czyli Komandor Rourke w Atlantydzie. 7 godzin temu na tę wyprawę wyruszyło 200 najdzielniejszych ludzi, jakich kiedykolwiek znałem. Zostaliśmy tylko my. Nie będę owijał w bawełnę, sytuacja jest bardzo poważna. Ale przerabialiśmy te lekcje już wiele razy i zawsze udawało nam się przetrwać. Nie widzę powodu, żeby zmieniać ten zwyczaj. Od teraz każdy będzie pracować za 5. Wszyscy prowadzą, wszyscy noszą. Wygląda na to, że jest pan naszą jedyną nadzieją, panie Touch. Pan i ten dziennik. I Cad Bane w Gwiezdnych Wojnach. To są postaci, i tu właśnie, a propos tego, jak można budować postać negatywną. No bo Cad Bane jest po prostu zły, jest tym antagonistą Anakina Skywalkera. Obi-Wana Kenobiego i wiemy, że jest właśnie taki przebiegły, bezwzględny i tak dalej. W wypadku tego komandora Rourke'a, on się okazuje dopiero po czasie, bo na początku się wydaje, że, jest takim liderem, jest profesjonalny, charyzmatyczny, a potem jest niespodzianka, czyli to jest jakieś budowanie postaci już tak niejednowymiarowej. Bo to też inny jest, znowu widz ma trochę inny wiek. I powinien się zacząć zapoznawać z tym materiałem, że nie do końca ci, co się wydają tacy fajni na początku, na końcu również będą tacy fajni. Jak w życiu. Jak w życiu, że gdzieś trzeba się nauczyć przyglądać ludziom, być ostrożniejszym, jednak nie ufać tak zero-jedynkowo natychmiast i z otwartymi łapkami lecieć. Super, Cad Bane w stosunku do Skazy był taki bardziej żółciowy, psychologia człowieka takiego musztardowo-octowego po prostu. A przepraszam, mówimy o barwie czy o konsystencji? O konsystencji psychicznej i o barwie głosu w związku z tym też. Tak, pięknie. Tak. Musztardowy, bardzo ładny. To muszę zapamiętać. Tak. Synestezja to jakaś. Bo komandor miał taką estymę, taki nimb i przez to się przebijał ten zły charakter. Natomiast Kadwina bardzo lubiłem zresztą. Mhm. On taki trochę właśnie gorzki przez to taki. Jak już mówiłem, łowco głów, chcę skorzystać z twoich usług. Słucham. Zdobądź dla mnie holokron. Żeby zdobyć holokron, trzeba się włamać do świątyni Jedi. To niemożliwe. A poza tym zabójcze. Czyli twoja reputacja jest jednak zbyt wyolbrzymiona. Chcę myśliwca pierwszej klasy? Z najlepszą bronią i systemem kamuflażu? No i potrojenia mojej zwyczajowej stawki. O zapłatę nie musisz się martwić. Zapoznam cię również z wiedzą, która jest niezbędna, by dostać się do świątyni. Umowa stoi. Pan wspominał kiedyś, że tam się połączyło właśnie to rysowanie, bo to też jest zresztą ciekawe przy okazji Cad Bane'a, ale
I przy okazji w sumie tej synestezji, co tu przed chwilą wyszła, no bo jeśli pan ma wykształcenie plastyczne, to jeszcze coś innego mi dodaje do potencjalnego sztafażu pracy z głosem, który jednak musi być perfekcyjnie dobrany do animacji. No rysowałem tego Cat Bane'a, uczyłem dzieci tego Cat Bane'a rysować na spotkaniu, tak. Ale ja sobie wynotowałem, że tak jak w Krainie Lodu na przykład Hans też się okazuje dopiero być czarnym charakterem, czy już mówiłem o tej Cruelli de Mont, czy czarownicy, którą grała Angelina Jolie, jest w Zwierzogrodzie wiceburmistrza Jagna Obłoczek, która też ma tą przemianę. Lis tam, który jest niby zły, a potem właśnie jest dobry i kończy się, tam idzie do Akademii Policyjnej, mu kibicujemy. W Encanto mamy babcię, piosenka o Brunie zresztą też, to jest podobny bohater, który jest albo go nie ma. To są takie wielowymiarowe postaci. I czy państwo macie refleksję właśnie, że na przykład teraz są takie czasy, że to dobrze tak robić, albo że jest inne to budowanie? Świat od czasów naszego do dzieciństwa się bardzo przyspieszył przez wszechogarniający internet, przez to, że dzieci mają dostęp, jeżeli tylko ktoś nie założy porządnych lejc, cugli, to dziecko ma dostęp do wszystkiego tak naprawdę i może wklikać cokolwiek. No ale tak, ale to by taka intuicja taka prosta, czy wręcz uproszczona by ukazała, że no to pokażmy, dobro, zło, ale tak nie jest i to też nie jest zawsze wartość. Ale nie wiem, bo dążyłam do czegoś, że ten świat jest bardzo nasycony, może być bardzo nasycony, jest dużo prędszy, dużo szybciej się to wszystko dzieje niż za naszych czasów. Prędkość życia nasza, w ciągu godziny my dostajemy tyle informacji, ile człowiek średniowiecza przez całe życie. To jest no może nie godzina, ale jednego dnia, tak? Ale to są rzeczy bardzo trudne. Jakby obowiązek twórców takich filmów w tej dobie jest tym bardziej ważny, żeby tym bardziej pokazać ten świat, uprzedzić przed niuansami i zagrożeniami tego świata, ale tym bardziej gdzieś pokazywać to dobro, które ma jednak zwyciężać. Bo coraz trudniej jest mu zwyciężać. Pytanie, czy czasami nie w jednej osobie. Czyli na przykład zły, który przechodzi przemianę i w nim dokładnie dobro. I to jest bardzo częste w tej chwili. Że jakby to wszystko nie jest zero-jedynkowe. Przestało być. Zły przestał być tylko zły, a dobry tylko dobry. Mhm. No tak. Ale to jest gorzej. Gorzej? Ale pod jakim kątem? Gorzej, dlatego że w tej chwili się to troszkę zamazuje i tak relatywizuje i tak. Ale może nie chodzi o miks, tylko chodzi właśnie mi o tą przemianę, tak? Czyli gdyby Skaza na przykład, no tam to się nie mieści w fabule, bo tam jeszcze trzeba by było tu wskrzeszać, tu z duchem coś, ale gdyby on jednak przeprosił i się zreformował, tak? Nie, można zaszalejmy. By zrobić nie, to. Skaza 0,5, to znaczy pokazać, co go doprowadziło do tego momentu. Tak, dokładnie, tak, jakim był skrzywdzonym lwiątkiem. Dokładnie, jak co się dostał wydarzyło, po ogonie po prostu dokładnie, i co się wydarzyło, czym, że wyrósł na kogoś takiego. To by było interesujące. Tak. Czy fabuły, w których nie ma tych Schwarz charakterów. Są jakieś inne? Jakieś pasowałoby lepsze, bo samo dobro, ale to nie jest chyba tak. To bardziej mydło. Mydło, no, a mydło, czyli tak, że źle. Nie, to znaczy, na przykład nie mówmy o Brunie. Źle bez złych. Jeżeli jest tajemnica, jest ktoś, kogo nie ma, ale on może być każdym. Cudownie. Można w niego włożyć wszystko. Tak. Ale jeżeli są sami dobrzy. No tak. Nie, musi być katalizator, oczywiście. To my, jedno źli bohaterowie, drugi. Tak, nie tak. Pozwalamy na coś takiego. A jakby tak był nadmiar złych i jeden dobry, to też proporcje... To też bez sensu, bo to... Wielu złych jest ciekawsze niż wielu dobrych. Jednak. Jeżeli są różnoracy. Różnoracy, tak. Panie Marku, tak. Jakieś mroczne refleksje o duszy to są. Dlaczego? Dlatego, że jako aktor zawsze wolę mieć materiał taki szorstki, żużlowy. A jak odbiorca? Ja jestem znudzony tymi rolami, które dostaję najczęściej, czyli dyrektorów, biskupów i ministrów. To jest po prostu, ja już nie mam z czego brać. A jak odbiorca z kolei? To jest jakoś inaczej? No to zupełnie inaczej. To zupełnie, oczywiście.
No, jako widzowie aczkolwiek... chcemy być piękni i dobrzy. Tak? Aczkolwiek no. Takie dobro miodowe i mleczne to też mi przeszkadza. To też mydło. Tak, to też mydło. Znowu idziemy w konsystencję. Niesamowite, to jest plastyczne. No, plastyk, dobrze. To jest wspaniałe, naprawdę. Nasze życia osobiste też nie były nigdy mdłe. Prawda, tak. Miodowe zawsze... i mleczne. I miodowe i raczej musztardowe. Raczej musztardowe. Octowo-musztardowe. Octowo-musztardowe. Piękne. Zawsze jest piękniej z najbliższymi mieć się również o co spierać. Tak jest. Żeby potem siebie popierać wzajemnie. Tak jest. I się rozwijać. Ciągle się rozwijać. W tych... A jakby tak kończąc jednym, dwoma zdaniami, jakby tak powiedzieć, za co kochamy tych złych bohaterów? Po co oni są? Pozwalają nam kochać tych dobrych jako widzowie. O. No barwią świat po prostu. Barwią i ci lepsi są na ich tle lepsi. I to wszystko się malarsko wyostrza. A poza tym się zaczyna robić przestrzennie, prawda? Trójwymiarowo. Tak jest. Nie jest płasko. A to zawsze korzyść. To samo w malarstwie. Też jeden kolor oświetla drugi. W związku z tym te relacje, wszystkie barw i tak dalej. I tak dalej. Nie wiedziałem, że barwy, konsystencje są tak ważne w rozmowie o głosie i jak to przechodzi między sobą. To jest strasznie pouczające. Cieszę się, że mogliśmy spotkać chińsko-skazowy też duet po latach kolejnych. Tak? Bardzo, bardzo dziękuję. Fantastyczne dla mnie wydarzenie. Miriam Aleksandrowicz. Dziękuję, do widzenia. I Marek Barbasiewicz. Bardzo dziękuję. Dzięki za dziś. Do usłyszenia za tydzień. Kamil Bałuk. A na koniec wasze wspomnienia. Cześć. Moje najważniejsze chyba wspomnienie związane z Disneyem to te sobotnie poranki, które pamiętam za dzieciaka, kiedy odpalałam kolejno wszystkie możliwe filmy, które miałam na VHS-ach. To jeszcze były te czasy, kiedy miałam VHS-y w domu. Pamiętam, że każda sobota to musiało być odpalenie czy Pocahontas, czy Króla Lwa, czy też Małej Syrenki. Natomiast teraz ten Disney do mnie wraca i to jest niesamowite, że te wartości gdzieś tam cały czas są przekazywane, to jest niesamowite i ja też sama staram się je teraz przekazywać swoim odbiorcom na kanale na YouTubie, który prowadzę, gdzie właśnie sobie omawiam czy wspominam trochę różne rzeczy związane z tymi klasycznymi animacjami Disneya, które uwielbiałam za dzieciaka i... Tak jak mówię, nie było soboty, żebym tych filmów nie oglądała. Do tej pory też pamiętam, jak duży strach niektóre z postaci we mnie wywoływały. Po nocach śnił mi się pościg Cruelli za Dalmatyńczykami w 101 Dalmatyńczykach, czy też postać Maleficent, czyli czarownicy ze Śpiącej Królewny. Moment, w którym ona się pojawia nagle na zamku w kominku, kiedy królewna Aurora ma wrócić jakby do domu. Przerażające. Do tej pory pamiętam chowanie się za fotelem. To są chyba takie najciekawsze wspomnienia, no, które właśnie teraz owocują tym, że staram się gdzieś prowadzić to w swojej twórczości. Także dzięki za fajne dzieciństwo. Już się nie martw, aż do końca tych dni naucz się tych dwóch radosnych słów, Hakuna Matata. Kurczę, no Disney to całe życie za mną chodzi. Ten jeden tekst pojawia się w każdej trudnej chwili. W ogóle cały Król Lew i mnóstwo wspaniałych piosenek, do których chętnie wracam. No uwielbiam bajki Disneya. Można czerpać i wracać nieustannie i nie ma się nigdy dość. Your dream.